Dzień dobry, cześć i czołem, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z kariery Malagi C. Dziś zagramy sobie nareszcie ligowy mecz BBVA kontra przeciwko Walencji. Będziemy gośćmi u dzisiejszego rywala i wybierzemy sobie strój, niech oni będą biały, ja wezmę sobie niebieski. I tak, w poprzednim odcinku ustawiłem sobie od razu jedenastkę, która wyjdzie na dzisiejsze spotkanie, tak więc tutaj nie będzie żadnego zaskoczenia, jeżeli powiem, iż Bartłomiej Pawłowski wystąpi w podstawowej jedenastce, ponieważ uważam, że jest bardzo fajnym zawodnikiem. Gramy na Stadion Mestalla, jest godzina 21, 18 sierpnia, tak więc kontynuujemy to spotkanie. Teraz przede mną będzie krótka rozgrzewka Bartłomiejem Pawłowskim. Czy trafi Bartłomiej Pawłowski? No ależ pewnie, że trafił. Pierwszy mecz, bardzo fajnie, cieszy mnie to. Walencja kontra Malaga. Witam państwa, witam cię Darku i zapraszam na kapitalny... No i sędzia rozpoczyna to spotkanie 0-0. I Camacho, Diego Alves wybrania piłkę. To był pierwszy strzał ze strony Malagi. Doskonałe podanie do Bartłomieja Pawłowskiego. Bartłomiej Pawłowski, czy zostanie? I gol! Brawo dla Bartłomieja Pawłowskiego, 13 minuta, cóż za piękny strzał, uderzył w lewą część bramki. Brawo dla Bartka Pawłowskiego, znakomite uderzenie, sam na sam wyszedł z bramkarzem. Doskonałe uderzenie tego zawodnika numeru z numerem 19, 13 minuta, 0-1 dla Malagi. Pawłowski po raz kolejny będzie sam na sam z bramkarzem. Czy strzeli gol Pawłowski? 29 minuta, Bartłomiej Pawłowski, brawo! Ależ on to zrobił. Sam na sam po raz kolejny z bramkarzem dysponuje naprawdę dość potężną prędkością. Zachował zimną głowę i uderzył w dolny róg bramki. Tisone! 3-0! Brawo! 32 minuta! Walencja nie spisuje się jak najlepiej w dzisiejszym spotkaniu. Już 3-0 dla Malagi. Dwie bramki Bartłomieja Pałowskiego i jedna Tisone. Brawo. No i po raz kolejny Pawłowski sam na sam z bramkarzem. Czy uda mu się strzelić hat-tricka? Brawo dla Bartłomieja Pawłowskiego i gol! 45 minuta, 19 numer. Wpisuje się po raz trzeci na listę strzelców. Brawo dla Bartka Pawłowskiego. Cóż za forma w dzisiejszym spotkaniu. Cóż za prędkość. 4-0. Musi dożej. Koniec pierwszej części meczu. No i mamy niespodziankę. 4-0. Brawo dla Bartka Pawłowskiego. Trzy bramki ustrzeli już hat-tricka w pierwszej połowie tego spotkania. Widać, że Walencja nie dysponuje potężnym składem. Widać, że my jesteśmy znacznie lepszym rywalem dla tego zawodnika, ale niestety Bartka Pawłowskiego sobie zmienimy, ponieważ chcę go wykorzystać na inne te spotkania i użyjemy sobie teraz tutaj Santa Cruza. Bartek Pawłowski, trzy bramki w dzisiejszym spotkaniu, naprawdę bardzo dobre spotkanie, bardzo dobry mecz tego zawodnika. Ricardo Santa Cruz zmienia Bartłomieja Pawłowskiego. I Walencja rozpoczyna to spotkanie. Morales! I piłka przechodzi obok słupka. Portillo! Czy strzeli Portillo? Diego Alves wybrania piłkę. Ricardo Santa Cruz, Diego Alves. Anderson przed chwilą wszedł, czy od razu strzeli bramkę? I tak się dzieje, brawo dla Andersona. 81 minuta, 10 numer. Anderson strzela bramkę na 5-0. Doskonały zmiennik. Brawa dla tego zawodnika. Prześledźmy jeszcze raz tą akcję. Sam na sam wyszedł z bramkarzem. Dysponuje ogromną szybkością i uderza piłkę. No i 5-0. Brawo dla zawodników Malagi. Pawłowski, trzy bramki. Tisone i Anderson podzielili się po jednej bramce. 5-0. Walencja na kolanach. Brawo, zdobywamy pierwsze 3 punkty w dzisiejszym meczu. Fernando Tisone 9,6, chociaż uważam, że Bartłomiej Pawłowski naprawdę powinien zostać wysoko oceniony. Brawo, naprawdę doskonałe pierwszy mecz
Zawodnik wraca po kontuzji, bardzo fajnie, cieszy mnie to, że zawodnik wraca po kontuzji, ale jeszcze jest jakaś zmiana, jeszcze jest pewnie... Dzięki trenerze, dziękuję panu trenerze, dał mi pan szansę, z pewnością nie będzie pan zawiedziony. Jesus Gomez, naprawdę bardzo fajny prawy obrońca. Jestem zadowolony z tego gościa i symulujemy sobie te spotkania. O, i będzie mecz z Barceloną, tak więc nie będzie bardzo łatwo. Teraz będzie znacznie trudniej, będzie to arcytrudne spotkanie, konferencja prasowa. Dziennikarz zebrali się w sali konferencyjnej. Proszę o informację, czy zamierza pan pojawić się na konferencji. Weź udział w konferencji. No i dobra, i sobie pochwalimy cały zespół Malagi. Pierwszy raport łowcy, zobaczmy sobie, co tam słychać. U nich Fransol z Realu Madryt. No właśnie, tutaj wysłałem sobie skauta, żeby patrzył. O, ten mi się bardzo podoba, zawodnik. Środkowy pomocnik. Możemy dodać do moich listy życzeń. I niech go obserwuję. Dobrze, tak więc dzięki wam za obejrzenie kolejnego odcinka z kariery FC Malagi, CF Malagi. Dzięki, trzymajcie się i cześć!